Znajdujemy się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Krakowie-Branicach. Teren ten przez szereg wieków pełnił funkcję gniazda rodowego kolejnych szlacheckich rodów branickich, badenich czy starzewskich. Najciekawszym obiektem wchodzącym w skład tego zespołu jest stary dwór branickich, zwany do dzisiejszego dnia Lamusem. Dwór ten powstał zapewne pod koniec wieku XVI czy też na początku wieku XVII na zlecenie Jana Branickiego. Miał on zaspokoić jego rycerską próżność i rycerską potrzebę zaznaczenia w terenie obecności wieży mieszkalno-obronnej, reprezentacyjnej, będącej jeszcze w pełni reminiscencją średniowiecznych wież obronnych rycerskich. Prawdopodobnie gdzieś na terenie zespołu stał również dwór drewniany. W tym dworze drewnianym na co dzień rodzina Branickich mieszkała, rezydowała. Niemniej jednak Jan Branicki, dworzanin królewski, osoba tak ważna, że nawet posłował do Wiednia w imieniu króla Zygmunta III Wazy po jego narzeczoną arcyksiężniczkę Habsburżankę, Jan Branicki doszedł do wniosku, że musi mieć coś, co podkreśli jego znaczenie. I dlatego na terenie swojej rezydencji kazał wznieść taką wieżę manierystyczną, projekt, który zapewne przywiózł z Włoch, i ten budynek, bardzo piękny przykład późnego renesansu, manieryzmu na terenach ziem polskich, zachował się do dnia dzisiejszego. Już z zewnątrz zwraca uwagę jego wystrój. Ponieważ ściany zewnętrzne budynku pokryte są z grafitem, a sam budynek wieńczy piękna attyka, w której arkadach kiedyś prawdopodobnie umieszczone były postacie rycerzy, z tym, że niestety do dnia dzisiejszego one się nie zachowały. Duża sala na piętrze starego dworu pomyślana została jako pomieszczenie reprezentacyjne. Miała gościom przywodzić na myśl sale rycerskie, takie jakie wcześniej w średniowieczu budowano na piętrach rycerskich wież mieszkalno-obronnych. Aby podkreślić znaczenie rodu właściciela, Jan Branicki zaprosił do Branic warsztat Santiguciego i poprosił o wmurowanie w ściany budynku pięknego kamiennego kominka i pięknych kamiennych odrzwi. Na jednych i drugich kazał umieścić płaskorzeźby przedstawiające rozbudowany program heraldyczny wiążący się z herbem, z historią rodziny Branickich. Dlatego między innymi na odrzwiach zobaczymy herb Gryf Branickich, którzy wywodzili się z rodziny Gryfitów. Te dwa piękne elementy późnorenesansowej kamieniarki z warsztatu Santiguciego wraz z zewnętrznym wystrojem starego dworu tworzą piękną całość manierystyczną, ukazującą zarówno maestrię warsztatu Santiguciego, jak i dobry smak samego Jana Branickiego. W czasach swojej świetności, w pierwszej połowie XVII wieku, stary dwór Branickich pełnił rolę budynku reprezentacyjnego, gdzie głównie przyjmowano ważnych gości. Niemniej jednak z czasem, a szczególnie w wieku XIX, po wybudowaniu przez kolejnych właścicieli z rodu Badenich nowego dworu klasycystycznego, stary dwór utracił swoje ważne pierwotne znaczenie. Zaczął być wykorzystywany jako skład, graciarnia i z tego powodu został nazwany Lamusem i w ten sposób przedstawia się go obecnie. Charakter zabudowy zespołu dworskiego w Branicach zmienił się zdecydowanie pod koniec XVIII wieku. Wtedy to wdowa po ostatnim Branickim zgodziła się sprzedać klucz dóbr branickich Marcinowi Badeniemu. Jego brat Stanisław pod koniec XVIII wieku rozkazał rozebrać stary drewniany dwór Branickich i w tym miejscu wzniósł istniejący do chwili obecnej dworek klasycystyczny. Jest to typowy przykład dworu polskiego z trójkątnym frontonem i czterokolumnowym portykiem od frontu budynku.
Na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach znajduje się obecnie siedziba, sale wystawowe i pracownie oddziału Nowa Huta Muzeum Archeologicznego w Krakowie.